Z księgi Jonasza. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników Zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją, niech obloką się w wory ludzie i zwierzęta, niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zgniemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Jonasz zaczął iść tylko jeden dzień. Zrobił tylko pierwszy krok. Pewnie gdzieś w wyobraźni, na, sam, na samą myśl o wielkości Niniwy, zżerał go lęk. Być może nie dawał sobie z tym rady, jakoś uciekał wewnętrznie. Może trudno było mu się z tym zmierzyć. A tutaj okazuje się, że ledwie podjął się tego zadania, ledwie zrobił pierwszy krok i od razu jest efekt. To nam pokazuje, jaka walka musiała się w Nim toczyć, zanim podjął Boże wezwanie. Gdy Bóg wzywa człowieka do jakiegoś dzieła, to nie można kalkulować. Próba ogarnięcia rozumem Bożego wezwania jest jakimś rodzajem zawłaszczenia, jest ściśnięciem Bożych planów do wyłącznie ludzkiego horyzontu scenariuszy. A tu jest miejsce dla wielkoduszności Boga. Iść za tym, co Bóg rodzi w sercu. On sam da wzrost. On pokieruje krokami, on zna właściwy czas na wszystko. Boża logika jest taka, że Jonasz robi tylko pierwszy krok, a Bóg robi resztę. Początkowo wydawało się, że to Jonasz będzie musiał się mierzyć z wielkością Niniwy. Nie, to Bóg walczy za niego. To jest wojna Pana, jak mawiał Dawid, stając przed Goliatem. Świadomość, że to nie my walczymy, ale Bóg, że to jest Jego wojna. Pozwala widzieć rzeczywistość we właściwej optyce. Gdy Bóg wzywa do jakiegoś zadania, złemu Duchowi będzie na rękę snucie wyobrażeń, które zasiewają jakiś niepokój, a ostatecznie doprowadzają do uznania, że to przerasta moje siły i do rezygnacji. Bóg sam od początku do końca jest autorem dzieła. Gdy Jezus prosił świętą Faustynę o dzieło miłosierdzia, to mówił, że to dzieło będzie przeżywało wielkie przeciwności. W dzienniczku czytamy tak. Chwała miłosierdzia Bożego rozbrzmiewa już mimo wysiłków nieprzyjaciół i samego szatana, który tak bardzo nienawidzi miłosierdzia Bożego, a dzieło to najwięcej mu wydrze dusz, dlatego duch ciemności kusi nieraz gwałtownie osoby, dlatego duch ciemności kusi nieraz gwałtownie osoby dobre, aby utrudniały temu dziełu. Jednak poznałam jasno, że wola Boża już się pełni i spełni się aż do ostatniej kropli. Największe wysiłki nieprzyjaciół nie udaremnią najmniejszego szczegółu z tego, co Pan postanowił. Mniejsza o to, że są momenty, jakoby dzieło to było zupełnie zniszczone. Ono w ten czas się gruntuje. Widzimy, jak wiele dusz zostało wyrwanych demonowi przez Jonasza. A wszystko to na chwałę Bożego miłosierdzia. Nawet jeśli czytając dotąd księgę, mieliśmy wrażenie, że powołanie Jonasza zostało zaprzepaszczone, to widzimy w świetle tych słów Jezusa, jak bardzo ono się gruntowało. Coś, co jest w ludzkich oczach uznane za zniszczone, w oczach Boga, może jawić się jako gruntowanie dzieła. Jak niepojęte są drogi Boga, który nawet w największej ruinie gruntuje swoje dzieło. Do tego zdolny jest tylko Bóg. Spójrzmy w tej logice na Kościół. Wydaje się dziś, że jest niszczony, że jest atakowany od zewnątrz, ale jeszcze bardziej od wewnątrz. Wydaje się, że jest jakieś dzieło zniszczenia Kościoła, że komuś na tym zależy. A jeśli w oczach Bożych w tym momencie Kościół się gruntuje i umacnia, czy potrafimy przyjąć taką logikę? Księga Jonasza pokazuje, że Bóg pragnie tylko naszego chcę. Tylko chcę, nic więcej. Chcę i zaczynam robić to, do czego mnie Bóg wezwał, resztę on dopełni. Złemu duchowi bardzo będzie zależało na tym, żeby nie wejść w dzieło Boże, by go nie podjąć. Ciekawe, że zły duch atakuje najbardziej te miejsca w naszym życiu, które są najbardziej pobłogosławione przez Boga. Tam, gdzie Bóg ukrył największe błogosławieństwo, tam zły duch będzie chciał zamknąć człowieka na współpracę z Bożą łaską. Czy to przez lęk, zniechęcenie, zranienia, trudności, zawirowania życiowe? Widzimy, ile tego było w życiu Jonasza. Cały misterny, diabelski plan realizowany po to, by nie podjął Bożego dzieła. Ale Bóg jest ponad tym. Nieniwici tylko usłyszeli słowo i od razu wprowadzili je w czyn. Od razu się nawrócili. Niesamowite. Można odnieść wrażenie, że skala grzechu jest już tak nabrzmiała jak wulkan, który ma zaraz wybuchnąć. Wystarczy tylko jedno zdanie, które jest jak igła, która przebije ten nabrzmiały balon. Niegodziwość grzechu przekroczyła miarę. Być może ci ludzie byli też tak zmęczeni grzechem, tak zniewoleni, uwikłani, że nie mogli się z tych sideł sami wydostać. I Jonasz przynosi słowo, o którym czytamy w księdze mądrości. Wszechmocne Twe słowo z nieba z królewskiej stolicy jak miecz ostry, niosąc Twój nieodwołalny rozkaz jak srogi wojownik runęło po środku zatraconej ziemi. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba sięgało i rozchodziło się po ziemi. Napełniło wszystko śmiercią. Zadało śmierć grzechowi, zadało śmierć śmierci wiecznej. Napełniło wszystko śmiercią. Nagle sprawiło, że wszyscy odkryli, że to, co ziemskie prowadzi do śmierci, to był swego rodzaju objawienie, które przyniosło słowo. To odkrycie, że to, co doczesne jest napełnione śmiercią, prowadzi do śmierci, a materia przemija. Słowo otworzyło ludziom oczy, słowo przyniosło światło. To słowo sprawiło, że nagle zaczęli widzieć w perspektywie wieczności. Zostały im przywrócone właściwe sensy, właściwa optyka patrzenia, właściwy punkt ciężkości. Niniwici byli osaczeni grzechem dookoła, grzech był w całej Niniwie, gdzie tylko się obejrzeli. Pewnie na początku chcieli stworzyć sobie raj, ale stworzyli piekło na ziemi. Grzech, który dotykał społeczeństwa, nie jest tylko grzechem pojedynczych osób, ale może stać się nawet strukturą grzechu. Można go usankcjonować prawnie. O takich strukturach zła mówił święty Jan Paweł II, gdy mówił o cywilizacji śmierci. Jak prorocze były jego słowa na własne oczy mogliśmy zobaczyć cywilizację śmierci, która wyszła na ulice miast i domagała się prawnego usankcjonowania zabijania niewinnych dzieci. Cywilizacja śmierci tworzy struktury grzechu, aby podpanowanie grzechu poddać jak najwięcej ludzi, aby kolejne pokolenia dorastały w chorym społeczeństwie i od młodości nasiąkały grzesznym sposobem myślenia, przyzwyczajając do Niego. Nawet taka próba oswojenia śmierci jest nieskuteczna, wtedy gdy człowiek słyszy wezwanie, jeszcze czterdzieści dni ani niwa zostanie zburzona. Co byś zrobił, gdyby ci zostało jeszcze czterdzieści dni życia? Żyjemy w społeczeństwie przeładowanym informacjami. Dziś prowadzi się wojnę informacyjną, nie tylko przez zdobywanie jak największej ilości danych o, o każdym człowieku ale także poprzez fake newsy które można tak modyfikować aby wpływać na nastroje społeczne by podkreślać jakąś temperaturę społeczną by eskalować konflikt naukowcy obliczyli że dziennie wchłaniamy 34 gigabajty danych starożytni chińczycy opracowywali różne metody tortur jedną z najbardziej wyrafinowanych było obcięcie skazańcowi powiek Człowiek, który nie mógł zamknąć oczu i przez całą dobę odbierał bodźce ze świata zewnętrznego, szybko zaczynał chorować i umierał. Można porównać współczesnych ludzi do tych chińskich skazańców. Ilość bodźców i informacji, które codziennie wchłaniamy, ta ilość zaczyna przekraczać możliwości adaptacyjne naszego organizmu. A co się dzieje, gdy człowiek zostanie przeładowany danymi? Nie tylko ciało cierpi, ale także psychika i przede wszystkim dusza. Ile jest w nas koncentrowania się na tym, co nieistotne? Żyjemy w tak wielkim rozproszeniu. Adwent, który przeżywamy, to jest czas skupienia, czas skupienia się na Bogu, czas koncentracji na nim. A tu dookoła wszystko walczy o naszą uwagę. W 2009 roku przeciętny użytkownik komputerowy przechowywał w swoim komputerze Średnio 123 GB różnych multimediów. Do 2013 roku ta liczba miała wzrosnąć do 1,3 TB. Co dwa albo trzy lata podwaja się szybkość procesorów, a co 7 lat ilość dostępnej wiedzy naukowej. To wszystko przekłada się na objętość programów nauczania w szkołach i na uniwersytetach. I technicznie możemy sobie poradzić ze zwiększeniem ilości informacji przez zwiększenie przestrzeni dyskowej. Ale co z ludzkim mózgiem, którego elementów i połączeń nie da się wymienić na nowe i sprawniejsze? Mózg nie jest już w stanie przetworzyć wszystkiego tego i skraca obieg informacji. Naukowcy zauważyli, że odłączony zostaje najmłodszy ewolucyjnie płat przedczołowy, który odpowiada za typowo ludzkie cechy, empatię, altruizm czy tolerancję. W rezultacie człowiek obojętnieje na wszystko, co nie dotyczy go osobiście. Żyjemy w społeczeństwie, które jest przesycone bodźcami. Ludzie są poddawani od dzieciństwa ciągłemu bombardowaniu, szczególnie z telewizji, i gier komputerowych. U niektórych nawet da się zauważyć reakcje. Efekty podobne do tych, które mają miejsce w autyzmie. Pojawiają się problemy z komunikacją uczuć i z relacjami społecznymi. Ludzie coraz wolniej uczą się interpretować myśli i uczucia innych ludzi. Jest kłopot z widzeniem spraw z cudzej perspektywy, brak empatii. Ludzie potrafią mechanicznie zapamiętywać dużą ilość informacji, ale nie potrafią zrobić z nich użytku. W skrajnych przypadkach, podobnie jak żołnierze z syndromem stresu pola walki, obojętnieją na wszystko lub wręcz przeciwnie, pojawia się u nich silna nadwrażliwość na bodźce. I tak żyjemy w społeczeństwie, w którym są bieguny, z jednej strony są ludzie przewrażliwieni, a z drugiej strony ludzie obojętni. Czy gdyby dzisiaj Bóg wysłał Jonasza do naszych miast, jak byśmy go przyjęli? Czy nie zostałby posądzony o brak tolerancji, o to, że kogoś uraził, o to, że mówił zbyt dużo o karze i pokucie? Bo być może kiedy słyszeliby go ludzie przewrażliwieni na swoim punkcie, może by jego głoszenie odebrali jako atak na swoją osobę. A inni być może by go zignorowali. Czyż nie tak wyglądałyby reakcje współczesnych ludzi? Uwierzyli, uwierzyli mieszkańcy w Bogu. Skąd u nich taka natychmiastowa reakcja? Uwierzyli, to znaczy posłuchali, uznali, że Bóg mówi prawdę. Dzisiaj mamy pokolenie dyskutantów. Każdy chce dyskutować na każdy temat. Spora część internetu, filmów na YouTube, komentarzy działa na zasadzie: Nie znam się, ale się wypowiem. Jest wielu takich, którzy uznają, że ich zdanie na jakiś temat jest bardzo ważne. Dlaczego każdy chce być taki ważny? Jak wielu pasterzom Kościoła grozi to, że będą prezentować nie nauczanie Kościoła, ale swoje własne poglądy. Mówią ty masz na tę sprawę taki pogląd, a ja taki. Tylko tu nie chodzi o poglądy. Nikomu nie są potrzebne moje poglądy, moje stanowisko na temat polityki czy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy Chrystusa i Ewangelię. Poza tym wszystko to łajno. Światu nie są potrzebne nasze poglądy, opinie, nasz punkt widzenia i nasze kreowanie się na znawców tematu niektórzy zapraszani są przez rozmaite media które łechcą ich ego wprowadzając ich w narcystyczną iluzję adorowania własnych poglądów jak bardzo potrzebujemy tutaj modlitwy o pokorę zacytuję ją o Jezu cichy i pokornego serca wysłuchaj mnie wyzwól mnie Jezus pragnienia aby być cenionym spragnienia aby być lubianym z spragnienia aby być wysławianym spragnienia aby być chwalonym Spragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, spragnienia, aby zasięgano mojej rady, spragnienia, aby być uznanym, ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed wzgardą, ze strachu przed skarceniem, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed wyśmianiem, ze strachu przed skrzywdzeniem, ze strachu przed podejrzeniem. I także Jezu daruj mi tę łaskę, bym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja. Aby inni byli wyżej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony, aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem. Amen. Jonasz sam najpierw doświadczył tego, że Bóg w niepojęty sposób działa w jego duszy, aby potem mógł sam zostać wprowadzony w niepojęte działanie Boga w duszach innych ludzi. Tylko ten, kto sam zostaje ocalony, zrozumie perspektywę ocalenia innych. Tylko ten, kto był na dnie, sam będzie mógł zostać przeniknięty do szpiku kości pragnieniem ratowania innych. Właśnie w taki sposób Bóg zamienia przekleństwo na błogosławieństwo. Posyłając i dając misję. Czy mieszkańcy Niniwy nawrócili się z wiary, czy z lęku przed śmiercią? Wydaje się, że z lęku przed śmiercią. Bóg przyjmie każdą motywację, jeśli człowiek chce być choć o odrobinę bliżej Niego. A syn marnotrawny? Czy nawrócił się dlatego, że zrozumiał, że zranił Ojca? Nie. Czy nawrócił się dlatego, że żałował za grzechy? Prawdopodobnie też nie. Życie zaczęło mu doskwierać. Stracił wszystkie pieniądze. Nie opłacało mu się tak dalej żyć. Wrócił do ojca, bo jemu było źle. Bardzo egoistyczna motywacja. A ojciec go przyjął. Różne są początkowe motywacje. Podobno ksiądz Jerzy popiełuszko miał napisać w podaniu do seminarium, jako uzasadnienie, dlaczego chce zostać księdzem, takie słowa: Podoba mi się ten zawód. Proszę, jaka motywacja? Podoba mi się ten zawód. Czy taka motywacja jest na miejscu? A jednak Bóg uczynił z niego wielkiego człowieka. Jaki był warunek? Pogłębianie motywacji. Pogłębianie aż do zgody na męczeństwo. Mieszkańcy Niniwy podjęli decyzję. Podjęli post. Każdy zaczął od siebie. Dopiero potem zaczęli pościć jako społeczeństwo. Dziś każdy chciałby zmieniać wszystkich dookoła siebie, tylko nie siebie samego. Dziś źle rozumiemy post, podczas gdy wielu ludzi ogranicza się. U wielu ludzi on się ogranicza do niejedzenia kiełbasy w piątek czy słodyczy w wielkim poście, to głębsze motywacje można znaleźć u bardzo nielicznych. Może to dlatego, że nie wiemy, w jak beznadziejnej sytuacji jesteśmy. Może to dlatego, że nie wiemy, co nam grozi. Może dlatego, że ciągle żyjemy w iluzji fajnizmu i ludzimy się, że jakoś to idzie do przodu. Kto zrozumiawszy swoje zbłądzenie, przeobleka się wór pokuty, ten będzie przeodziany w królewską godność dziedzica królestwa niebieskiego. Szata w Biblii oznacza tożsamość. Jeśli przyjmujesz szatę pokutną, uniżasz się przed Bogiem, to on daje Ci szatę królewską wywyższa Cię. Kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. W księdze Zachariasza czytamy: Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozłego, który stał przed. Aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana. Zakazuje ci tego szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi? A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł: patrz. Zdejmuję z Ciebie Twoją winę i przyodziewam Cię szatą wspaniałą. Tak mówił jeszcze, włóżcie Mu na głowę czysty zawój. I włożyli Mu na głowę czysty zawój i przyodziali Go wspaniale. A działo się to w obecności Anioła Pańskiego. Bóg naprawdę chce nas przyoblec w nowe nieskazitelne szaty dziedziców Królestwa. Dzieje się to przez miłosierdzie Boże, gdzie szatan zostaje osądzony, a syn usprawiedliwiony. Odebrany zostaje złemu duchowi powód do oskarżeń. Mieszkańcy Niniwy uznali, że to grzech jest problemem nas wszystkich. Bez żadnego wypominania komukolwiek, bez obwiniania. I starsi, i młodsi, bogaci, i biedni, wszyscy stanęli ramię w ramię w pokucie. Spełnia się przepowiednia proroka Zachariasza, który mówił o czasie wylania ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili. I boleć będą nad nim, jak boleje się nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Duch pobożności prowadzi do zapłakania nad własnym grzechem. Duch pobożności przekonuje mnie w sercu, że mój grzech rani Boga i to rodzi żal i płacz. Prawdziwa pobożność sięga pokuty serca, nawrócenia, do głębnego przeniknięcia serca żalem i pragnieniem odrzucenia grzechu. To nie jest tylko zewnętrzna poza czy złożenie rąk. To działanie Ducha Świętego, które przenika człowieka na wskroś. Pamiętam jak bardzo byłem przejęty uczestnicząc w rekolekcjach eucharystii. Przed Mszą Świętą była prowadzona tak poruszająca katecheza wprowadzająca w zrozumienie Mszy Świętej, że kiedy po rozpoczęciu Mszy Świętej kapłan powiedział: "Przeprośmy Boga za nasze grzechy", ludzie nagle zaczęli płakać, upadać twarzą po ziemi. I prosić o przebaczenie. I to nie jakieś rozemocjonowane kobiety. Ale wszyscy twardzi mężczyźni, po których mogłoby się wydawać, że ich to nic nie ruszy. I dzisiaj właśnie tego potrzebujemy. Przyjdź Duchu Święty do Twojego Kościoła. Przyjdź Duchu Pobożności. Odnowa w Niniwie rozpoczęła się oddolnie. Od pierwszych, którzy usłyszeli wezwanie. Dopiero potem dotarła do górnych sfer społecznych. Jak bardzo potrzebujemy uczyć się docenienia tego działania ducha świętego, który przychodzi i działa oddolnie. Jest w Kościele taka pokusa, żeby uznawane było tylko to, co rozpoczyna się odgórnie, od tych, którzy mają największy wpływ na innych. Już sam święty Benedykt dobrze znał te pokusy i mówił braciom o takiej zasadzie, żeby zawsze posłuchać, co ma do powiedzenia najmłodszy we wspólnocie. Jak wiele jest wspólnot, które Bóg chciał uratować przez podarowanie nowych, świeżych, gorliwych ludzi, którym dawał swoje natchnienia. A te wspólnoty często gasiły tych młodych, przez starszych braci, niby bardziej doświadczonych, którzy mówili ty za krótko jesteś we wspólnocie, ty jesteś idealistą, nie znasz się, nie masz doświadczenia, nie masz żadnej funkcji, nie odzywaj się. Króliniwy. Jeden z najpotężniejszych ówcześnie władców przeszedł niesamowitą drogę. Od tronu na popiół. Swoje królewskie miękkie szaty zamienił na wór pokutny. Był to zewnętrzny znak uznania tego, że ani pozycja, ani majątek przed Bogiem nie mają żadnego znaczenia. Życiowe ustawienie się nic nie znaczy, jak błogosławiony jest ten król, któremu władza nie odebrała wolności wewnętrznej, którego władza nie zdeprawowała. Potrzebujemy modlić się o to, by ludzie, którzy nami rządzą, mieli właśnie serca gotowe do takich decyzji. Biblia mówi: o ile jesteś wielki, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. O wielkości świadczy nie to, ile masz pieniędzy, czy nosisz oryginalne szaty, czy przykrywasz się kocem od Gucci'ego, czy chodzisz w oryginalnych Najkach, czy używasz perfumów od Armaniego. O Twojej wielkości świadczy to, jak się uniżasz. I tu czycha kolejna pokusa. Pokusa szukania tego, żeby ludzie widzieli moje uniżenie. To stara faryzejska pokusa, aby odbierać nagrodę od ludzi w postaci podziwu. Uniżam się wstawiając zdjęcia na Facebooka, Instagrama, aby wszyscy widzieli i mówili z podziwem, zobaczcie, jaki jest ten człowiek, ksiądz czy biskup. Dziś za przykładem celebrytów wielu ludzi daje datki na ubogich trąbiąc o tym w mediach, ile dali, kogo wspierają. A Jezus mówi, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. Co ciekawe, później też powiedział o Niniwitach, że są to ludzie, którzy nie odróżniają le ręki prawej od lewej. Odbierane jest to zazwyczaj pejoratywnie, jako stwierdzenie faktu, że nie, nie odróżniają dobra od zła. A jeśli chodzi o to, że przy całym tym ich zagubieniu są rzeczywiście tak prości, że nie chcą, aby nie wiedziała ich prawa ręka, co czyni lewa, to znaczy, że w całej tej sytuacji nie szukają już ludzkiego uznania, ale jedynie Boga. Może tym chwycili Boga za serce. Musimy dzisiaj zrzucić z tronu fałszywego bożka ludzkiej opinii, który króluje na tronach wielu serc. Ciekawe jest to, że ci, którzy najbardziej dbają o opinię ludzką, o pokucie, umartwieniu i zaparciu się siebie, nie mówią prawie wcale. Dopóki się nie zrzuci tego bożka, nie będzie miłej Bogu pokuty. Król w pokucie jest pierwszy, jest bardzo zdecydowany. Nie ma w nim żadnej postawy zachowawczej, żadnego przeciągania pod pretekstem tego, że trzeba to dobrze rozeznać. Jest jasno przekonany w swojej kondycji, jak i przekonany o kondycji społeczeństwa. To król, który patrzy naprawdę trzeźwo, a przecież duch święty jest duchem trzeźwego myślenia. Tutaj jest już działanie ducha świętego w sercu króla, który nie pozwolił mu upić się władzą. Ona nie zamroczyła jego umysłu, jego spojrzenia na rzeczywistość. Ten post podjęty przez społeczeństwo był podjęty przez ludzi i zwierzęta. Zwierzęta też miały pokutować. Całe stworzenie wchodzi w pokutę, całe stworzenie jest w takiej relacji do Boga. Dziś panuje humanitarne podejście do zwierząt. A humanitarny z języka łacińskiego znaczy ludzki. Jednak ideologicznie zawłaszczono to pojęcie, już nie chodzi o to, by człowiek po ludzku traktował zwierzę. Jak przystoi człowiekowi, ale wręcz o to, by zwierzęta traktować jak ludzi. Dziś coraz częściej zwierzęta zastępują młodym małżeństwom dzieci. Zwierzęta są na siłę udziwniane, strzyżone, poddawane trendom, robi im się zdjęcia, lecząc chore ambicje właścicieli. Dochodzi do humanizacji zwierząt, niewłaściwie rozumianej empatii, która Czasami nawet prowadzi do weganizmu, nadmiernej staranności o prawa zwierząt przy jednoczesnym zapominaniu o prawach do narodzin każdego człowieka. Ciekawe jest to, że ci, którzy tak zaciekle bronią praw zwierząt, już nie są tak gorliwi, gdy chodzi o obronę życia ludzkiego. Ba, są często nawet zagorzałymi zwolennikami aborcji i nie widzą w tym nic nielogicznego. Niektórzy chcą animalizować człowieka, a ubóstwić zwierzęta. Jeśli dotrzemy do korzeni ideologicznych weganizmu, to możemy dostrzec, że są antychrześcijańskie. Jeśli taki jest korzeń, to jakie będą owoce? Niektórzy nawet twierdzą, że zwierzęta będą nas sądzić na sądzie ostatecznym. Czy można być bardziej zamroczonym? Mieszkańcy Niniwy odwrócili się od swoich nieprawości. Żeby się od niej odwrócić, najpierw trzeba ją dostrzec. Ile dziś jest spowiedzi bez rachunku sumienia? Jak często ludzie przychodzą do spowiedzi po długim okresie czasu z trzema grzechami, bo więcej nie widzą, a nie widzą, bo nie przygotowują się do spowiedzi przez rachunek sumienia. Jak taka spowiedź ma być ważna? Jeśli mama prosi dziecko o posprzątanie pokoju i dziecko odkurzy dywan, a mama po chwili do... wchodzi do pokoju i widzi, że jest bałagan na stoliku, kurze na parapetach, jakieś ubrania leżą na łóżku, to pokój jest sprzątnięty? Oczywiście, że nie. Ale dziecko może przecież powiedzieć mamo, ale przecież sprzątała. Tak samo jest ze spowiedzią. Są ludzie, którzy mówią, ale przecież się spowiadam. A ich życie przypomina ciągle nieogarnięty pokój takiego dziecka. Ile tak naprawdę znaczy taka spowiedź? Gdyby czterdziestolatkowi założyć ubrania ośmiolatka, to wyglądałby co najmniej śmiesznie, jeśli nie żałośnie. A te same kategorie ośmiolatków, dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Przyspowiedzi stosują dorośli, spowiadają się jak dzieci, ich wiara pozostaje na poziomie ośmiolatków. Co z tego, że chodzą do kościoła, wielu ludzi jest duchowymi karłami, jeśli chodzi o ich wiarę. I w czasach, gdy to naprawdę bardzo niewiele kosztuje, żeby w wyszukiwarce internetowej wpisać rachunek sumienia czy przygotowanie do spowiedzi. Przygotowanie do spowiedzi nigdy nie było tak łatwe jak dziś, a ignorancja społeczna jest coraz większa i każdy poniesie za to odpowiedzialność. Jak długo Bóg może jeszcze pozwalać na taką sytuację? Czy Bóg, który kocha człowieka, będzie obojętny na to? Czy nie będzie chciał człowieka wybudzić z duchowego marazmu, z takiego kłamliwego przekonania, że nic się nie stało, kiedy człowiek coraz bardziej brnie i grzęźnie w grzechu? Prorok Nachum w proroctwie dotyczącym Niniwy mówi, że z niej wyszedł ten, kto umyślił zło przeciw Panu i planuje nikczemne zamiary. Takim miastem była Niniwa. A Ewangelia mówi, że jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jonasz wszedł do Niniwy i ludzie się nawrócili. Ten, który jest w oczach Boga nieskazitelny jak gołąb, wchodzi w sam korzeń ludzkiej niegodziwości. To typ Chrystusa, który wszedł w nasz grzeszny świat, w Twój i mój świat, do Twojego i mojego życia. Sam grzechu nie popełnił, ale z miłości dla nas stał się grzechem, jak mówi święty Paweł. Czy mieszkańcy Niniwy byli tak brudni od grzechu, że, nie poz że poznali w Jonaszu kogoś czystego? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tu jest olbrzymia walka o czystość serca. Czystość serca to widzenie Boga. Nieczyste serce sprawia, że człowiek nie tylko ślepnie, ale jest też nieskuteczny w głoszeniu Bożego Słowa. Jonasz potrzebował oczyszczenia. Gdy Bóg wezwał go pierwszy raz, jego serce było nieczyste. Było w nim wiele przywiązania do własnego zdania, własnych wyobrażeń, wiele egoizmu. Ale Bóg sam zadbał o jego oczyszczenie i podejmuje Boże wezwanie po raz drugi. Odpowiadamy Bogu na miarę czystości naszego serca. O czystości naszego serca mogą mówić nasze reakcje, jak reagujemy na Boże powołanie, jakie podejmujemy. Czy uciekamy, snujemy domysły, wizje, wyobrażenia, czy kierujemy się lękiem, przywiązaniem do własnego punktu widzenia. A może spełniły się później wypowiadane słowa Chrystusa: Moje owce słuchają mojego głosu. Może spełniły się one na Ninivitach, które rozpoznały w wołaniu Jonasza głos Boga. Kogo tak naprawdę słuchamy? Jonasz najpierw, choć początkowo usłyszał Boże wezwanie, to jednak zaczął słuchać potem siebie, swoich lęków, wyobrażeń i zaczął uciekać. Ostatecznie Jonasz zyskał ludzi dla Boga. Ale cóż za korzyść ma człowiek, który cały świat zyska, a na własnej duszy szkodę poniesie?